Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem poradnik do Kowala. I tak, no przejdziemy od razu bez zbędnego przedłużania. Kowala odblokowujemy na 90 poziomie, aby do niego przejść, to tutaj sobie klikamy w zbrojownię po prostu dwa razy i już jesteśmy u Kowala. Co możemy tutaj robić? Przede wszystkim możemy za surowce, które widzimy tutaj na dole, ulepszać sobie przedmioty. Ja tutaj mam wszystko na ten moment ulepszone tak jak mogę. Tutaj jak widzicie jest ulepszony przedmiot 6 razy, czyli po prostu nie mam póki co surowców, aby go jeszcze bardziej ulepszyć. I tak, dodatkowe te ulepszenia dają dodatkowe statystyki. Jak widzicie tutaj jest, na przykład pierścień nam daje 457 siły, wytrzymałości i szczęścia, plus 89, to jest właśnie to ulepszenie od Kowala. Jakie Kowal ma funkcje? Kowal ma tak, odzysk klejnotu, którego za grzybki nie polecam robić, jeżeli jesteście graczami free to play lub eco. I w sumie za kryształy też. Generalnie w ogóle nie polecam tego robić. Dlatego, że tak, surowców szkoda, lepiej je włożyć w ulepszenie. No grzybów wiadomo, tak samo szkoda. No i co? Lepiej po prostu poczekać, jeżeli jesteście graczami free to play. Lepiej poczekać, wydrobić sobie z kopalni jakiś nowy klejnot, który jest wam potrzebny. I wtedy sobie po prostu podmienić. Ulepszenie cechy to o tym, co mówiłem, że ulepszamy właśnie te przedmioty. Ja tutaj może pokażę na paladynie. Jak widzicie, tutaj mamy takie plusiki. Klikamy w ten plusik i możemy sobie przesunąć, ile razy chcemy ulepszyć. Jak tutaj to jest raz, jak tutaj dwa razy, tutaj w tym nawiasie mamy. Mamy koszt, ile tego, powiedzmy, kamienia, ile tego, tych kryształów i tak dalej. Okej, wracamy tam. I teraz tak, kolejne funkcje Kowala to jest tak, ulepszenie to mówiłem, rozmontowanie. O co chodzi z rozmontowaniem? Rozmontowanie daje nam po prostu surowce, z tym, że jak tutaj widzicie, ulepszone przedmioty dają nam dużo tych surowcy, ponieważ większą część surowca, który włożyliśmy w ten przedmiot, się zwraca, gdy klikniemy rozmontowanie, tak samo przy odzysku klejnotu. Natomiast jeżeli tutaj, jak widzicie, mamy takie zwykłe itemki, to one tutaj dają nam, na przykład, no, tutaj prawie 2000 kamienia, tutaj mamy 600 kamienia, 96 kryształów i tak dalej. Rozmontowań możemy robić 5 dziennie, polecam itemki, które wam tam dropią na przykład z koła, itemki, które wam dropią na przykład z jakiejś misji, polecam sobie po prostu tutaj wrzucać. Jeżeli jesteście na niższym poziomie i dopiero co zaczynacie robić strefę mroku i wieżę, to tam bardzo dużo epików dropi, które nie zawsze używacie. Nie możecie ich dać do kibla, bo one już były w kiblu, przynajmniej te ze strefy mroku, z lochów i zwierzy, więc polecam je po prostu rozmontowywać, bo one dają, no jak każdy epik, daje bardzo dużo kryształu, więc no polecam to sobie, że tak powiem, chomikować i po prostu nawet nie klikać nieraz tych strefy, tylko poczekać na kolejny dzień, żeby nie sprzedawać tych itemków, tylko je rozmontowywać. Ja tak robiłem na jednym z odcinków, ale też tam dodałem tam tekst, że przy montażu, że to było złe. Czy nawet mówiłem, że tam to było złe. Więc tak polecam to robić. No jeżeli już jesteście na tym etapie co ja, że wieża jest już zamknięta, a strefa mroku, no ciężko ją ruszyć, no to już sobie musicie te zwykłe itemki właśnie pakować do tego rozmontowania. Okej, i na koniec mamy zmianę wyglądu, kosztuje 10 grzybów, to wiadomo dla grzybiarzy. Tutaj możemy sobie nałożyć itemek i sobie tutaj wybrać każdy dowolny item, który mamy dostępny w naszym klaserze. Więc to myślę, że fajne, ja tutaj sobie właśnie taki secik dzięki temu złożyłem. Okej, teraz ważna sprawa. Jeżeli chodzi o itemy ze strefy mroku, zwierzy lub z kibla, po prostu itemy, które mają napis, że już były w toalecie. Akurat nie mam teraz takiego itemku. W sumie to mogę wam pokazać, bo bodajże na paladynie jeszcze nie robiłem dzisiaj toalety. Dokładnie. Mamy tutaj taki itemek. O, i mamy napis, ten przedmiot był już w toalecie. Taki sam napis jest właśnie na itemkach, tak jak już mówiłem, zwierzy i z lochów ze strefy mroku, tam oprócz tornada. Więc tak. Takie itemki oddają nam surki oprócz broni, więc uczulam was, że jeżeli macie broń ze strefy mroku lub macie broń jakąś, którą wrzuciliście do kibla, chociaż no jak wrzucicie do kibla, to wam wyleci nie dla waszej klasy, więc to akurat nie, ale no, głównie ze strefy mroku lub zwierzy broń, która wam się spodoba, to nie radzę w nią ładować dużej ilości surowców,
ponieważ ona po prostu tych surowców nie oddaje. Inne itemki, które mają ten napis, oddają, a broń nie, więc radzę na to uważać, radzę o tym pamiętać, bo możecie naprawdę stracić bardzo dużo surowców. Poczekajcie, tu już sobie przy okazji zobaczę. A, tu mi za wiele nie da. Jak widzicie, tutaj sobie wrzuciłem do kibla, nie podmieniam go, bo jest taki sam i ma pancerz mniejszy, więc sobie po prostu rozmontowuję, on mi daje tutaj prawie 600 kryształu i jest fajnie, i zostaje mi jeszcze dzisiaj jedno rozmontowanie. Okej, w zasadzie to by było na tyle. Oj, nie tutaj. To by było na tyle. A, jeszcze jedna ważna sprawa, o której bym zapomniał. Itemki, które mają już miejsce na klejnot i mają w nim jakiś klejnot, to mają opcję odzysk klejnotu. Na przykład, natomiast itemki, które mają, nie mają miejsca na klejnot, można w nich właśnie tutaj, w tym miejscu zrobić miejsce na klejnot. I teraz tak, tego tak samo nie polecam robić graczom, którzy grają free to play, ani za grzyby, ani za surowce, z tego samego powodu, z jakiego nie warto wyciągać kryształów. Ale tutaj jest różnica. Wiadomo, że gracze, którzy grzybią, no to sobie to wszystko robią za grzyby, więc nie zużywają tych kryształów, to tam mniejsza. Natomiast dla graczy free to play polecam po prostu no zignorować taki item, który nie ma dziury, i poszukać sobie innego. Chyba że ma, ma już wysoki level, rzadko zmienia EQ, bardzo rzadko zdobywa poziomy, żeby to EQ właśnie zmieniać często, no to wtedy można, jeżeli mamy te grzyby odłożone, można sobie tego użyć, ale pamiętajcie, że zawsze za grzyby, za surkę jest naprawdę nie warto, ponieważ później tej surki wam będzie brakować, potem będziecie mieli straszną dysproporcję między właśnie tym kamieniem a kryształem. Kamienia będziecie mieli tam w milionach, to już takim mówię, w late game'ie, natomiast kryształu będziecie mieli o wiele mniej, więc naprawdę, no, jak już macie wydać surki, to lepiej na te ulepszenia, potem je sobie po części zwrócić, gdy rozmontujecie dany item, aniżeli na takie pierdoły jak miejsce na klejnot lub odzysk klejnotu. No chyba że mówię, późny level, jakiś wam super itemek wypadł lub super broń, którą naprawdę warto zrobić miejsce na klejnot, no to wtedy możecie, jak macie odłożone grzybki, zrobić lub już nawet za tą surkę. Chociaż wiem, że z doświadczenia, że im wyższy level, tym to miejsce na klejnot jest tak naprawdę droższe, jeśli chodzi o surkę. Tak samo ten odzysk, więc no, jest to tak zrobione, aby się opłacało grzybami, a nie surkami, po prostu. Krótko, zwięźle i na temat. Okej, dziękuję wam bardzo za oglądanie, to by było na tyle w tym poradniku. Tak jak mówiłem, w poradniku o Wiedźmie teraz będą dwa krótsze poradniki, bo po prostu ten poradnik o pupilach, naprawdę długo nad nim spędziłem, jeszcze go nagrywałem dwa razy, za pierwszym razem mi się coś zepsuło z nagraniem wideo i nie było po prostu obrazu, a z tego nagrania byłem zadowolony, z tego drugiego już tak bardzo nie jestem, nagrywałem to w sumie niedawno, tam z godzinę temu, więc po prostu jakbym czegoś nie powiedział, to przy montażu będę to musiał dodać tekstowo. No ale tak jak mówię, z tego pierwszego, tak jak byłem zadowolony, to mi się zepsuło nagranie, z drugiego nie jestem do końca, ale mam nadzieję, że tam przy magii montażu wszystko, o czym ewentualnie zapomniałem, dodam, dopiszę, ewentualnie w komentarzu przypnę swój komentarz o czymś i będzie okej. To by było na tyle, dziękuję wam za oglądanie, jeżeli wam się spodobało, to możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, tak jak standardowo, co mogę zmienić, co mogę nagrać, jeszcze coś źle powiedziałem, co wam się przydało i tak dalej, i tak dalej. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.